Dzień dobry, witam wszystkich. Drugi dzień zbiorów. Z rana, jak ja jeszcze karmiłem cielaki, to chłopaki cieli tam na tym pierwszym pokosie, co w tym roku siałem. I daliśmy to jałówkom, bo tu trochę komosy było pomiędzy. A z doświadczenia już wiemy, że w kiszące komosa niezbyt dobrze wychodzi, że tak powiem. Także wolę to tutaj zostawić do skarmienia dla jałówek. To co nie zjedzą, pójdzie na gnój i tyle. A ja teraz już wsiadam do ciągnika, bo już pierwsze przyczepy jadą. Także jedziemy. No ogólnie dzisiaj na dwa zestawy jedziemy, bo to jest tutaj bliżej. W linii prostej, powiedzmy kilometr drogi. Także nie jest dużo. Dobra, już widzę, że czwarta przyczepa się sypie, także zabieramy się za robotę. No i dobra, moment poszło, mamy koniec, teraz zostało tylko przykryć, ale myślę, że to już zrobimy po przerwie, bo ten już jest pół do drugiej, a tak koło 12 zaczynaliśmy, także no 8 hektarków plus te tam jest chyba razem 7 będzie hektarów tego pierwszego pokosu, co tutaj dla jałówek poszło, to tam chyba 4 przyczepy chłopaki nazbierali. No ale co, widzimy się później. No i dobra, pryzma przykryta. Myślę, że nie jest źle z plonem. Ogólnie co, tak za 2-3 tygodnie, no bo u nas sucho jest, to trawa jeszcze pójdzie na górę. No i jeszcze tu planuję trzeci pokos lucerny wpakować na ten silos. I może trochę wysłotek jeszcze się uda naładować. Tak myślę, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. No ogólnie co, sieczkarnia już ładnie chodzi. Także no wiadomo, są jeszcze pewne rzeczy do zrobienia, ale to już w swoim czasie. Bo tam hydraulika też jeszcze nie jest do końca naprawiona na 100%, także to też jeszcze trzeba będzie ogarnąć z czasem. Myślę, że no zobaczymy, jak będziemy stać
z kasą, ale ten hydromotor do wiatraka trzeba będzie nowy dać. Wszystkie hydromotory damy nowe. I co? Jakoś to chyba będzie chodzić. No ten. Noże teraz trzeba będzie ładnie naoszczyć, bo już pod koniec, no już było widać, że trochę słabiej tnie. Także to już będziemy robić w poniedziałek. Znaczy może w poniedziałek inne zajęcia będą, bo tam jeszcze muszę po tym życie uprawić. Najpierw na wieś pod trawę. Także sporo bornika będę chciał tam naładować. I ten. I zobaczymy, jak tam trawa będzie rosła. Ogólnie opryski nie powinny tam trzymać, bo tam było zboże. I teraz jeden rok mieliśmy tam żyto teraz. No i myślę, że trawa nie powinna tam zginąć. Jest koniczyna. Dobra. Teraz idę, bo ogólnie nie poszliśmy na przerwę, tylko przed przerwą przykryliśmy. Także ja idę już na przerwę. A na dzisiaj to już chyba wszystko, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.